Siemano, siemano! Witam bardzo serdecznie widzowie na kolejnym odcinku z Palionowa. Na samym starcie musimy wyjaśnić sobie bardzo ważną rzecz, widzowie. Ponieważ w poprzednim odcinku zbudowałem tunel wraz z Dave'em i w dzisiejszym odcinku muszę sprawdzić, jak bardzo ten tunel będzie nam przydatny. Dlatego będę potrzebować również na dzisiejszym odcinku podkę na niewidzialność, żeby móc włamać się dzięki temu tunelowi do willi szefów. Ponieważ, widzowie, to, że ta willa została przejęta, nie zmienia faktu, że to dalej jest willa szefów i ja nie pozwolę, żeby ona została nazwana inaczej, a na pewno nie willa hejterów czy takich innych rzeczy. O, ostatnia podka na niewidzialność, ale mamy farta. Ale nie zmieni to nazwy, to zawsze będzie willa szefów i prędzej czy później ja muszę ją odbić, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ona należała do taty hejtera i hejtera dłużej niż, no w ogóle co ten bedrock tu robi, proszę niech ten bedrock stąd zniknie. Jak ja nienawidzę tego, nie wiem, to jest rzecz, której ja, wiecie, to niby nie przeszkadza, bo i tak tego bloku nigdy nie rozwalałem, ale na przykład naszłaby mnie ochota, żeby zmienić coś w tym domku. Nie mogę, bo jestem bedrock. Ja nie wiem, ja już mam dosyć tego. Jak ktoś ma game moda, to są najgorsze momenty, jakie mogą być, bo on zmienia wszystko na gorsze, zawsze tak jest. Bo on nie czuje takiego przywiązania do tego wszystkiego. On się ledwo co pojawi, nam tutaj zmienia, jakieś dziwne rzeczy robi. Ale dobra, widzowie, na samym starcie chcę was poprosić o to, żebyście wbili na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam codziennie są odcinki z Minecrafta. I myślę, jak w jaki sposób mógłbym was tam zachęcić, żebyście tam poszli. Nie mam szczerze pomysłu, w jaki sposób mógłbym was zachęcić, więc po prostu dam wam wezwanie. Jeżeli jesteście szybcy w wpisywaniu na klawiaturze, możecie w tym momencie wpisać Szczypson Plus, wejść i zasubskrybować tamten kanał, ponieważ, uwaga, mamy na ten moment, jak to nagrywam, jest tam 99 400 subskrypcji, co oznacza, że brakuje nam 600 subskrypcji do tego, żeby zdobyć, no, pełne 100 tysięcy, co oznacza, że to będzie mój trzeci przycisk na YouTube. Bardzo się cieszę z tego, ponieważ jest to tak naprawdę mój ostatni kanał, raczej następnych kanałów nie będę tworzyć. Przynajmniej nie mam pomysłu, co bym mógł robić na innych kanałach, więc raczej to jest ostatni mój kanał, który, że tak powiem, możecie zobaczyć. No chyba, że w przyszłości jakieś projekty będą związane z, nie wiem, że będę chciał zrobić coś, co po prostu będzie wymagało osobnego kanału. Ale jeśli chodzi o moją osobę, to jest trylogia. To jest trylogia trzech kanałów i więcej kanałów nie będzie. Więc to jest mój trzeci, ostatni srebrny przycisk z takich moich działalności prywatnych. Więc widzowie, możecie mi pomóc to zdobyć, a później następny cel to już jest tylko i wyłącznie milion, który mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zdobyć. Będzie miło, jeżeli się nam uda. No i tyle. Tak naprawdę tyle chciałem powiedzieć, możecie mi pomóc. A i bardzo ważna sprawa, na 100 tysięcy subskrypcji na kanale Szczypson Plus będzie live. To jest live z wbijania tych 100 tysięcy subskrypcji, więc im szybciej tam pójdziecie, tym szybciej ten live będzie. Bardzo ważne jest to, że jeżeli, że nie możecie tego wbić w sobotę, bo w sobotę mnie nie ma cały dzień w domu. Jak w sobotę wbijecie, to stokoła to jest najgorzej, bo ja wtedy nie będę w domu. Dobra, no nieważne, weźmy się za to, co dzisiaj mamy do zrobienia. Mam już potę na niewidzialność, możemy lecieć w tamtą stronę. Ja muszę tak, muszę polecieć przede wszystkim jakoś okrężną drogą, tak, żeby się dostać do... do tego, do... no jak to się nazywa? Do mojego osiedla Tostowo, ponieważ tam mamy właśnie ten tunel w tym golemie. Mieliśmy ten golem jakoś nazwać, ale... wiecie co, nie mam za bardzo pomysłu, w jaki sposób mógłbym go nazwać. No, mieliśmy tam zrobić, że niby to jest golem Yetiego. No jest to jakiś pomysł. Ej, w sumie trzeba by było to zrobić, bo jednak jakby to odkrył ten tata hejtera, no to jednak dobrze, żeby jednak się nie dowiedział, kto tak naprawdę to tam postawił. Tylko czy ja tutaj gdzieś mam jakąś tabliczkę? Proszę. Czy mam tu jakąś tabliczkę? Halo? Chyba nie mam tu żadnych tabliczek, ale dobra, mógłbym tędy zejść, mógłbym w tym momencie tędy... O kurczę, tędy bym nie mógł zejść, ale no wiecie, jakoś mniej więcej ten. Ej, tu będzie jakaś tabliczka, czuję to, że tu jest jakaś tabliczka. Dobra, nie ma. Będę musiał ogarnąć tabliczkę, jeszcze dzisiaj tego nie nazwę, ale postaram się po odcinku jak najszybciej po tabliczkę zajść i tutaj nazwać ten posąg właśnie, że to jest Yetiego, żeby nie podejrzewał nas, tata hejtera w szczególności. Dobra, czekajcie, muszę stąd wyjść. Czemu tutaj nie mam beacona żadnego zrobionego? Ja muszę popracować nad tym osiedlem, ponieważ tutaj długo się nic nie zmieniało, przede wszystkim te domki. Coś tutaj trzeba porobić nowego, bo to osiedle tak stoi, takie smutne. Wiecie, za dużo rzeczy się działo na Palionowie i ja nie miałem kiedy tutaj, że tak powiem, się nad tym pochylić. Dobra, klikamy ten przycisk. Wchodzimy do środka, mam jedną pochodnię, ona będzie niepotrzebna, bo tam w tym tunelu jest straszliwie ciemno. Ale jak sobie przejdziemy tam, pijemy potę i wychodzimy do willi. To jest takie... to jest bardzo fajne, że się włamujemy. Niefajne jest to, że włamuje się sam, bez Dave'a. No ale wiecie, nie chcę ryzykować jakby razem z nim, ponieważ on jednak... O kurczę, co ty tu robisz, wariacie? On jednak współpracuje z tatą hejtera i jest tam troszkę bardziej, że tak powiem, z nim dogadany. Więc ja nie, wiecie, nie chcę ściągać uwagi taty hejtera na niego. Jeżeli już ma się na kogoś wkurzyć, niech się wkurzy na mnie, a po prostu niech Dave dalej tam działa, bo czuję, że to jest szef. Dave to jest szef, wiecie. On...
On wszystko zrobi tak, jak należy, więc ja nie mam wątpliwości, że wszystko... O, dobra, tam widzę, że jest nikiego. On tam gdzieś łaził. Dobra, pijemy tą potę. Pijemy tą potę w tym momencie. Lepszego momentu nie będzie. Ściągamy elytrę i możemy wychodzić na górę. Dobra, teraz już mojego niku nie widać. Jesteśmy ogarnięci. A wracając do tego, co mówiłem, Dave to jest szef i ja wiem, że on jakoś to ogarnie, że on jakoś tam... Nie zostawi mnie, wiecie, o co chodzi, nie zostawi mnie, tak samo nie zostawi mnie na moim kanale Szczypson Plus, na którym są odcinki z Kidowic. A Kidowice to jest serwer założony przez Dawida i tam razem z rodzeństwem gramy, więc serdecznie tam zapraszam. Dobra, czekajcie, muszę stąd wyjść, tylko sytuacja jest taka, postawię tutaj tą pochodnię, bo ona mi się raczej tam wyżej nie przyda. Muszę teraz tak, on tutaj gdzieś krąży blisko, nie mogę się teraz wykopać, bo on tutaj jest blisko mnie i on by mógł to usłyszeć, a przede wszystkim mógłby zobaczyć, że tu jakaś dziura powstała. Tego byśmy nie chcieli bardzo, ale dobra, czekajcie, możemy zrobić tak, tu pójdźmy trochę do góry, rozwalmy to teraz, czekajcie, dobra, to jest ten moment, to jest ten moment, dobra, pyk, pyk, jest super, dobra, muszę sobie zrobić więcej miejsca w ekwipunku, tak, żeby przypadkiem nie zabrał czegoś do ekwipunku po prostu, więc zróbmy sobie w ten sposób, okej, okay. Ej, co on tu stawia? Nie no, on całe to przerabia, ja nie wiem, co to ma być? Proszę takich rzeczy nie robić. Ej, no nie, ja będę musiał tyle tutaj naprawiać. Jak będziemy chcieli tu wrócić, znaczy jak będziemy, nie że będziemy chcieli, my tu na pewno wrócimy, tylko po prostu będę musiał wiele rzeczy tutaj naprawić. Dobra, co on tu kombinuje? Czemu tam jest tyle golemów? Co on tu stawia za róże? Co to ma być? Czemu tu jest bedrock znowu? Nie! Ej, wiecie co jest najgorsze z tym bedrockiem? Że jeżeli on tego nie naprawi, to ja też tego nigdy nie naprawię, bo on ma game moda. Ja nie wiem, tragedia. Dobra, czekajcie, zobaczmy co to są za golemy. Czemu ich jest tutaj tak dużo? Sługa staty hejtera, co? On ma jakichś swoich sługusów? Dobrze, że oni mnie nie widzą, ale oni jakoś chcą do Palionowa iść, widzicie, jak ich tam ciągnie? On ich tutaj uwięził. Nie, to jest jakaś tragedia. Ostatnio ich zabijał przecież, a teraz ma ich tutaj tak dużo? Nie wiem, co on kombinuje, ale dobra, czekajcie. Trzeba uważać, żeby w te róże nie wejść. Co on tam robi? Czekajcie, przejdźmy tam dalej, zobaczmy, co on kombinuje. Ej, on tu takie pole minowe zrobił z tych róż, żeby teraz... Co on tam stawia? Ej, dobra, on tam jakieś tabliczki stawia przy tych głowach. Co to są za głowy w ogóle? Tego tutaj nie było. On to zrobił dopiero. Dobra, kochany synuś Adrianek, okej. On se... Czemu nade mną jest bedrock? Ej, co to ma być? Dlaczego nade mną są takie rzeczy? Dobra, co tu pisze? Zwierzak Yeti, okej. Dobra, on to jakoś opisuje to. Oguars. Chyba chciał napisać Oguras, ale troszkę zamienił A z R, ale to dobra. Dobra, co przy mnie napisze? Co przy mnie napisze? No? No, zobaczymy. Co, dlaczego ja mam bedrock? To nie brzmi pozytywnie, jakby tam miał napisać, zaraz nie wiem. Coś złego. Do zniszczenia, głupia bułka! Jeszcze na czerwono mnie dał! Wszyscy są normalnie podświetleni, ja jestem na czerwono. Nie, no co to mam być? Czemu on chce mnie zniszczyć? Przecież ja nawet z nim za wiele wspólnego nie miałem. Idealny pracownik. Ej, to dobrze, że na Dave'a ma takie, że tak powiem, na takie patrzenie. To jest bardzo dobre, że tak na niego patrzy. Tylko w takim razie ja się muszę ukrywać. No to słusznie, że ja mam to... Dobra, 5 minut mam potem, muszę uważać na to. Dobra, nad Milki i nad Bzykiem jest na czerwono. Blondyna jest wrogiem. Okej. I nad Bzykiem co napisze? Ej, dobra, to jest nienormalne, co tutaj się dzieje. Teraz pytanie, czy on tu jeszcze więcej rzeczy pozmieniał? Póki co nie widzę wiele zmian. Napisze pszczoła głupia. Okej, dobra, czyli tak sobie to opisał. No najgorsze jest to, że ja to widzę teraz. Nie... Czemu on do mnie strzela? On nie strzela do mojej głowy. Nie, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dobra, ja muszę się przed nim ukrywać. Jak on mnie zobaczy, to jest po mnie. Dobra, czekajcie, ja muszę zobaczyć mój pokój. Jak... Nie! Zmienił mój pokój! Jaki to jest... No nie! O nie, on sobie tam lata. No tak, elegancko oczywiście. Co on tam rozwala? Co on tam robi? Rozwalił szkło! Nie no, co to ma być w ogóle? Wstawia ciemne szyby, no ładnie, no jasne, oczywiście. Czekajcie, co ja tutaj mam? Czy ja coś tu odłożę to, bo takich rzeczy nie potrzebuję. Dobra, tu odłóżmy to i... Dobra, mam nadzieję, że tego nie słyszał. Mam nadzieję, że nie słyszał tych skrzynek otwieranych. Dobra, czekajcie, ile mam potki? 4 minuty, na to trzeba uważać. On zamienia wszystko na czarne. On zamienia wszystkie szyby na czarne. I to jeszcze na te pancerne, te takie przyciemniane. Ja nie wiem, dobra, jestem ciekaw, czy zmienił coś u Dave'a w tym pokoju, więc zobaczymy tutaj u niego. Nie, tutaj nic nie zostało zmienione. Ej, dobra, to czyli domyślam się, że ten pokój jest hejtera, a tamten pokój jest po prostu tego starego i on po prostu tamto zmienił wszystko i tamto wygląda, widzicie ten bedrock, nie wiem, to tak źle wygląda. Ja nienawidzę wyglądu bedrocku, to jest najgorszy widok, jaki można zobaczyć. Masakra, dobra, czekajcie, zejdźmy tutaj na dół, ile mam poty? Dobra, 3,5 minuty jeszcze. No to już mamy niewiele. Dobra, czy on tu coś jeszcze pozmieniał? Zobaczmy, czy coś się z rakietą stało. Czekajcie, zejdźmy na dół. Dobra, z rakietą... Nic, tu jest trochę mobów, ale z rakietą nic się nie stało. Jeżeli on tutaj nic nie kombinuje nowego, no to dobrze, tylko to!
Dobra, to jest mega lipa. Wiecie, co ja zrobię? Korzystałem z tak, robię zdjęcie. Robię zdjęcie tego i wysyłam to do Dawida, żeby on to zobaczył. Uwaga. Robię zdjęcie. Telefonem zrobiłem zdjęcie, dlatego żeby szybciej to wysłać Dawidowi. Dobra, uwaga, i teraz tak, musimy się powoli zbierać do wy... Co on robi? Co on robi? Mam nadzieję, że mnie nie widzą te szkielety. Jak mnie chociaż jeden uderzy, to jest po mnie. To jest po mnie. Proszę. Proszę. Nie, dobra, nie widzą mnie. Okej, dobra, czyli na poce na niewidzialność, moby mnie nie widzą, możemy być bezpieczni. Dobra, trzeba się stąd wynosić. Mam 2 minuty, troszkę ponad jeszcze, ale nie ma co ryzykować. Skorzystam z tego, że mogę teraz uciec i po prostu ucieknę w tym momencie. Uwaga, uciekamy, muruję to. Dobra, schodzimy na sam dół. Dam tą pochodnię. A nie, muszę zabrać tą pochodnię, bo nic nie będę widział. Muszę zabrać tą pochodnię. Bierzemy ją. Dobra, tyk, dawaj mi tą pochodnię. I lecimy na dół. Dobra, uciekamy stąd. Ja mam dosyć tej willi, nie? Znaczy, willi nie, właśnie mam dosyć tego, że on tam siedzi. I on zamienia tą willę w totalnie najgorszą rzecz na świecie. A ta willa była taka super. Jeszcze tyle za nią daliśmy kasy. Tylko co najgorsze, tą kasę mieliśmy właśnie od niego. I nie wiem, to jest... To zatacza takie koło, że on tak naprawdę odebrał sobie willę, którą nam kupił, chociaż my mu daliśmy klejnot. Właśnie, ciekawe, po co mu był ten klejnot i gdzie on ten klejnot ma w ogóle. Ej, dobra, mega dziwna akcja tu się dzieje, ale ja wracam z powrotem, muszę oświetlić cały ten tunel, bo tutaj jest za dużo mobów. Muszę się ich pozbyć, ale dobra. Widzowie, zwiedziliśmy całą willę, wiemy, co tam się kryje. Muszę powiedzieć Dawidowi, bo... Nie jest dobrze.